element manipulacji. Tak, no, słowa Putina, później zupełnie, inne wnioski MAK, które z kolei no, też były zupełnie, no może nie zupełnie, ale, w wielu, wypadkach sprzeczne z ustaleniami strony polskiej co do, przebiegu katastrofy i przyczyn tragedii. Z tego co wiem, przebieg tej rozmowy znają jeszcze były premier Waldemar Pawlak i Krzysztof Kwiatkowski i chyba oni się ze śledczymi tą, wiedzą nie podzielili. Myślę, że oni są bardzo dobrym źródłem informacji, jeśli chodzi o to, jak ta, rozmowa wyglądała. No zobaczymy, co, Gazeta Polska opisze ostatecznie. No natomiast no na pewno będzie ta sprawa komentowana i używana przez polityków PiS po to, żeby no, używać kolejnych argumentów obciążających Donalda Tuska w kontekście właśnie Smoleńska. No a o tym, po tym takiej deklaracji Jarosława Kaczyńskiego sugerującej, czy nawet wprost mówiącej o wycofaniu poparcia ze strony polskiego rządu dla Donalda Tuska jako szefa Rady Europejskiej, no, jakby to się wszystko z tym łączy. Tak? Ale przypomnę jeszcze o tym, że właściwie w każdej wypowiedzi polityka Prawa i Sprawiedliwości, który komentuje kwestię Donalda Tuska i polskiego poparcia dla jego kandydatury, zawsze na końcu pojawia się taka magiczna formułka, ale na ostateczne decyzje jest jeszcze za wcześnie. Zostaje taka furtka, tak można powiedzieć. No, ja myślę, że to jest racjonalne politycznie, żeby sobie taką furtkę, zostawiać, no bo raczej to były takie dość mocne sugestie, że polski rząd poparcie Donaldowi Tuskowi na drugą kadencję nie udzieli, ale nie było to, wprost stwierdzone, więc ja sądzę też, i to też jest taka jedna z metod działania politycznego przez Jarosława Kaczyńskiego, że to jest też takie troszeczkę sondowanie. Jarosław Kaczyński wrzuca na agendę taki bardzo mocny temat i to już nie tylko na użytek wewnętrzny, krajowy, tylko, właśnie wrzuca ten temat na, podwórko europejskie i teraz politycy Prawa i Sprawiedliwości no, czekają na reakcję, tak? I, to nie tylko na takie oficjalne reakcje, wiadomo, ale, czekają na to, co się będzie mówić na, korytarzach brukselsko-strasburskich na ten temat. To w takim razie idźmy dalej trochę. Smoleńska w jakiejś mierze również Donalda Tuska. Ma w końcu powstać zespół, tak zwany zespół smoleński, który mniej więcej 2-3 tygodnie temu zapowiadał Grzegorz Schetyna, być może jeszcze podczas tego posiedzenia Sejmu ten zespół zostanie przez Platformę Obywatelską stworzony i najprawdopodobniej, jeszcze nie jest oczywiście oficjalna informacja, najprawdopodobniej na jego czele stanie Marcin Kierwiński, czyli były szef gabinetu premier Ewy Kopacz. No, cel działania tej komisji jest oczywisty. Im częściej ten temat Smoleńska będzie wracał i będzie podnoszony przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, no tym częściej będzie musiała jakby wchodzić w ten temat opozycja i kontrować zarzuty stawiane przez Prawo i Sprawiedliwość, więc w tym kontekście powołanie takiego zespołu mnie, nie dziwi, ale no nie zmienia to faktu, że no właśnie przez to, że, w tym zespole będą zasiadać politycy i to nie będzie szeroki zespół, tam bodaj od 7 do 10 posłów, tak, tak. Takie są zamierzenia. No właśnie, więc tutaj już samo to sprowadza tę sprawę do, takiego wymiaru czysto, politycznego, który on jest nieunikniony w tym kontekście, natomiast szkodzi moim zdaniem całej tej dyskusji, całej sprawy, ponieważ no, podgrzewa emocje, to wiadomo, że to jest truizmem, co mówię, ale no, ciągłe podejmowanie, ciągła polaryzacja polityczna w kontekście tragedii smoleńskiej no, nie służy tej sprawie i wyjaśnieniu tej sprawy, więc ja jestem ciekawy, jak ten, zespół od strony praktycznej będzie działał. No, szczerze mówiąc, ja nie przypominam sobie, znaczy nie kojarzę Marcina Kierwińskiego jako polityka żywo zainteresowanego sprawą smoleńską i tak nie jestem w stanie teraz nie wiem, przytoczyć jakiejś wypowiedzi Marcina Kierwińskiego nie wiem, z konferencji prasowych tematycznych dotyczących Smoleńska. No, w tej komisji mają, czy w tym zespole mają być przede wszystkim posłowie, którzy zasiadają w Komisji, Obrony Narodowej. Też nie jest tak, że, to będzie tylko zespół, znaczy formalnie to będzie zespół właśnie od 7 do 10 osób, natomiast no, z tego co wiemy, no, wiadomo, że politycy Platformy sięgali po opinię
ekspertów, na przykład z komisji Jerzego Millera czy Macieja Laska, no ale dalej ma być, też jest zapowiedź, że ten zespół, o którym rozmawiamy, będzie gdyby sięgał po ekspertyzy członków tejże właśnie byłej komisji. Jestem ciekawy, czym tak naprawdę będzie ten zespół różnił się od zespołu Macieja Laska jeszcze za poprzednich rządów zlikwidowanego w tej kadencji, no który właśnie Maciej Lasek miał taki zespół, który miał nie tyle właśnie przedstawiać przyczyny tragedii i tak dalej, tylko kontrować zespół Macierewicza, więc taki zespół już był, a teraz twarz dadzą mu politycy, więc no chciałbym zobaczyć, jak to będzie praktycznie wyglądać. Czy w ogóle będą na przykład organizowane, nie wiem, czy w ogóle władze, czy nie wiem, zespół, powiedzmy, tak podlegający ministrowi Macierewiczowi, też stworzony w tej kadencji, będzie chciał podjąć polemikę z politykami Platformy, ja nie sądzę. Natomiast no, myślę, że ten zespół będzie się właśnie, działalność tego zespołu, taka medialna, będzie się właśnie sprowadzać do, nie wiem, organizowania konferencji i kontrowaniu tego, o czym będą mówili prokuratorzy czy eksperci od lotnictwa, jak ich nazywa minister Macierewicz, właśnie no, powołani przez niego. A to teraz kolejny gorący temat, czyli Caracale. Sprawa Caracali trafi do CBA, ale uwaga, pomysłodawcą skierowania wniosku do CBA nie jest wcale opozycja, a Prawo i Sprawiedliwość, a to wszystko po wypowiedzi byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, który mówił, że transakcji dokonano w ramach zadośćuczynienia dla Francji po odstąpieniu przez nią od sprzedaży Rosji okrętów typu Mistral. Tak, chyba nikt nie spodziewał się, słuchając wczorajszej wypowiedzi Aleksandra Kwaśniewskiego, że może, nie on sam, że może wywołać no, taką burzę. No on tak, z taką lekkością powiedział o tym wręcz, że na tym polega właśnie dobra polityka. No i tutaj to no, Caracale. No to jest kolejny temat, który no, każdy wykorzystuje na swój sposób. I tutaj Platforma chce powołać komisję śledczą, PiS chce żeby sprawę zbadało Centralne Biuro Antykorupcyjne, tak. Więc jakby przy takim zainteresowaniu jednego możemy być pewni, sprawa na pewno zostanie prześwietlona przez wszystkie możliwe służby i wszystkie możliwe partie. Michał Wróblewski, fakt, czekamy cały czas, przypomnę, na konferencję prezesa Prawa i Sprawiedliwości, a już teraz na zegarach zbliża się godzina 11:30. Autopromocja. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski w przedszkolu i po prostu i 10 trzeba ludzi zmuszać do czytania. Trzeba im płacić za czytanie, stąd te resztki czytelnictwa. Może lekiem na całe 100 zł jest pyszny, świeży polski szpinaczek. Ale trzeba mieć pysznych, świeżych polskich autorów. Jak na przykład Marcin Świetlicki, którego nową książkę Drobna zmiana trzymał w dłoni. Bardzo dziękuję. Ale cóż, zawsze tak samo dobre i 10, 20, 50 lat temu. Jest 11:30, tu za chwilę powinna rozpocząć się konferencja prasowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz wiceszefa resortu Patryka Jakiego. W serwisie powiemy o projekcie noweli ustawy o podatku handlowym, który zajmie się koło południa, a także o wieczornym spotkaniu Realu Madryt z warszawską Legią w ramach rozgrywek piłkarskich w dniu. Przebrać dobrą kuchnię, niekoniecznie drugą. Katarzyna Okruńska, zapraszam. Za chwilę powinna się rozpocząć konferencja prasowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz wiceszefa resortu Patryka Jakiego. Jak to zapowiedziała stacji TVN24 rzeczniczka klubu PiS Beata Mazurek, konferencja będzie dotyczyła tematu, którym żyje wielu ludzi, na pewno wszystkie media, bez względu na to, jaką stację, czy jaki portal, czy jaką gazetę reprezentują. Beata Mazurek dodała, że ma nadzieję, że to, co pani Jarosław Kaczyński spełni oczekiwania w zakresie rozwiązania problemu, przed którym stoimy. Nie ma zielonego światła dla podpisania przez europejskich liderów umowy handlowej z Kanadą. Ministrowie do spraw handlu 28 krajów wspólnoty nie porozumieli się w tej sprawie. Ma ona zostać rozstrzygnięta na rozpoczynającym się pojutrze dwudniowym szczycie w Brukseli. To musi być smaczne po to, żeby klient powiedział,
poleciał. Rząd ma się dziś zająć projektem noweli ustawy o podatku handlowym. Panie dyrektorze, się jedna restauracja powiedzą, że dojdziemy, że zejdzie się żół rybę. W tym projekcie minister rozwoju faktycznie odchodzi, proponuje, aby przepisy ustawy były stosowane od przychodów ze sprzedaży osiągniętych od 1 stycznia 2018 roku. Według resortu finansów przyszły rok powinien być okresem wystarczającym dla Komisji Europejskiej, aby mogła wydać decyzję w sprawie ustawy o podatku detalicznym. W tej chwili obowiązywanie podatku zostało zawieszone na mocy rozporządzenia, które jest rozwiązaniem tymczasowym. Podatek handlowy w Polsce zakwestionowała Komisja Europejska. Wydała również nakaz zobowiązujący Polskę do zawieszenia stosowania tego podatku do czasu zakończenia jego analizy przez Komisję. W wydanym uzasadnieniu napisano, że istnieje obawa, że progresywne stawki oparte na wielkości przychodów przyznają przedsiębiorstwom o niskich przychodach przewagę nad ich konkurentami z naruszeniem unijnych zasad pomocy państwa. Podatek handlowy zaczął obowiązywać 1 września. Po raz pierwszy powinien być płacony do 25 października. Początek posiedzenia rządu zaplanowano na godzinę 13. O godzinie 14 w Senacie ma się rozpocząć dyskusja nad informacją prezesa Trybunału Konstytucyjnego profesora Andrzeja Rzeczyńskiego na temat istotnych problemów wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w minionym roku. Rozpatrywanie tego punktu rozpoczęto 6 października. Następnie na wniosek Jana Marii Jackowskiego, ministra wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, PO, zarządził przerwę w obradach do 20 października. W ubiegłym tygodniu marszałek Senatu Stanisław Karczewski zmienił decyzję opozycyjnego wicemarszałka i Senat ten będzie kontynuowany dzisiaj. Marszałek uznał, że wicemarszałek nie miał prawa podjąć decyzji o tak długiej przerwie bez konsultacji z nim. Konsekwencją tego zdarzenia, które miało miejsce prawie 2 tygodnie temu, jest odsunięcie Bogdana Borusewicza od prowadzenia obrad. Spotkanie z premierem, urzędnikami rządowymi oraz przedstawicielami biznesu. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski rozpoczął wizytę w Korei Południowej. Jej celem jest zacieśnienie współpracy między państwami. Jak mówił szef MSZ, rozmowy dotyczą wielu dziedzin, w imieniu m.in. przemysł zbrojeniowy, współpracy w zakresie eksportu polskiej żywności do Korei, a także współpracę kulturalną. Witold Waszczykowski brał udział w pierwszym inauguracyjnym rejsie polskich linii lotniczych lotów z Warszawy do Seulu. Podkreślił, że uruchomienie regularnych połączeń powinno pomóc we współpracy państw. Zaznaczył, że chodzi zarówno o wymianę biznesową, jak i ruchy turystyczne. To drugie uruchomione w tym roku azjatyckie połączenie PLN-M. W styczniu przewoźnik uruchomił regularne rejsy do Tokio. Wieczorem Real Madryt zagra z warszawską Legią w ramach rozgrywek piłkarskiej Ligi Mistrzów. Władze stolicy Hiszpanii oraz ten klub obawiają się, że razem z kibicami warszawskiej drużyny przyjadą osoby odpowiedzialne za chuligańskie wybryki na stadionie Przyłazienkowski. Podczas meczu z Borussią Dortmund bezpieczeństwa wokół stadionu ma strzec 700 prywatnych ochroniarzy i 1000 klientów od policjantów, o 500 więcej niż podczas tak zwanych meczów czy wysokiego ryzyka. Początek spotkania o godzinie 20:45. Dziś zachmurzenie duże, okresami deszcz. Temperatura od 4 stopni na północnym wschodzie do 14 na południowym zachodzie. A kolejne informacje dnia w Polskim Radiu 24 o godzinie 12 zapraszam. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej z Państwa i moim gościem. W punkcie widzenia przypomnę, że są Od poniedziałku do piątku po 17:50 w Warszawie.
powiedziała, że nawet Kros powiedziała, że sprawa ma dotyczyć wszystkich Polaków. Jak sprawdzamy? Sprawa reprywatyzacji dosięga niestety wielu tysięcy Polaków. No, natomiast nie wszystkich, ale tutaj, ale to nie jest na to spojrzenie, bo jesteśmy w centrum miasta, chodzi o tego typu sytuacji, to tym jako stąd się górny wśród pewnym myśleć z tego problemu, bo to jako znosów, to są inne przypadki, które nie są poszlane. No tutaj możemy w jednym razie ten jedynie przypadkować, natomiast wiemy, że sprawa ma przez to, kto będzie uczestniczył, kto będzie towarzyszył prezesowi na tej konferencji, kto będzie dotyczyć wymiaru sprawiedliwości. Tutaj też się nie dziwię, że prezes Kaczyński taki problem akurat związany z tym podejmuje, ponieważ o ile tak będzie. No ale wiceminister Patryk Jaki, prokurator generalny, minister sprawiedliwości, to więc zapraszam. No właśnie, przenosimy się w tym momencie do siedziby Prawa i Sprawiedliwości przy ulicy Nowogrodzkiej, gdzie jest też właśnie konferencja. Tematowi ważnemu, które od dłuższego czasu przewija się w mediach, a dotyczy patologii czy prywatyzacji nieruchomości w Warszawie. Bardzo proszę, panie prezesie. Dziękuję państwu. Pana ministra Ziobry, pana ministra Jakuba, został opracowany projekt ustawy, która pozwoli rozwiązać te problemy, które powstały w związku z ogromną niesprawiedliwością, jaka się zdarzyła w Warszawie i także w wielu innych miejscach z tymi nadużyciami, aferami. Nie chodzi tutaj o kwestie funkcjonalne szpitalne, bo to są kwestie odwiedzone, będą prowadzone we wnioski na wymiar sprawiedliwości cudze. Chodzi o kwestie związane z własnością, z tym wszystkim, co następuje, jeżeli chodzi o nieuzasadnione oparte na nadużycie programu własnościowe, o to, żeby to wszystko wyrównać kosztów. Panowie, będę o tym mówić. Ja pozwolę sobie jeszcze powiedzieć o jednej sprawie związanej z tą główną i bardzo charakterystyczną, bo wskazującą na to, jak bardzo szeroko rozumiana korporacja prawnicza jest w kwestię zaangażowana. W dzisiejszym temacie mamy do czynienia z taką sprawą, dotyczy artykułu 156, paragraf 1-2 kodeksu administracyjnego, czyli starej ustawy 1960 roku. Te przepisy mówiły o tym, że decyzja administracyjna podjęta z rażącym naruszeniem prawa może być wykonana w każdym czasie. To jest kilka tysięcy lat podjęcia. Stwierdzono tym wyrazem, że to jest sprzeczne z konstytucją, jak to mówią w konstytucji, i że w związku z tym, co już jest uzasadnione, że to powinno być 10 lat. Czyli po 10 latach nawet najbardziej bezprawna decyzja będzie już niepodważalna. Jeżeli spojrzeć na to wszystko, to trzeba by poinformował o tej decyzji, tłumaczył, że jest to przygotowanie do zapowiedzianego na czwartek 8-godzinnego rozejmu. Ma to umożliwić dostarczenie pomocy humanitarnej do wschodniej części miasta. Jednocześnie Moskwa wykluczyła na obecnym etapie walk długotrwałe zawieszenie ognia, którego domagają się m.in. USA i Unia Europejska, po zdaniu rosyjskich władz. Takie rozwiązanie wzmocniłoby jedynie sanickich rebeliantów. 54 osoby zostały zatrzymane w całym kraju w wyniku koordynowanej przez Europol akcji uderzającej w handel ludźmi. W akcji w Polsce brało udział 500 funkcjonariuszy Straży Granicznej i 5500 policjantów. We Wrocławiu, Warszawie, Bydgoszczy, Krakowie i Olsztynie służba weszła do niemal 10 000 budynków. Były to m.in. niewidencje, towarzyskie kluby nocne, ale także targowiska i stacje benzynowe. Najwięcej ofiar handlu ludźmi zostało uwolnione we Wrocławiu. 24 z nich to obywatelki polskie. Poza tym
Wszystka prawda po, a jak kłamstwo za plecami. W konwersacji mamy często
przykład szła za profesora, widać w galeriach warszawskich i powstaje pytanie, czy w galeriach warszawskich jest kultura. O tym myślę, że to nie jest nieprawidłowa, ale o tym myślę, że to jest u osoby trzeciej.